Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj na kanale mamy gości. Gości szczególnych, ponieważ moja córka zaprosiła 5 koleżanek ze swojej klasy do nas w odwiedziny do domu po lekcjach. Ponieważ dziewczynki od dłuższego czasu pytały mnie i prosiły, czy mogłyby wystąpić w którymś z odcinków vloga. Także przydarzył się do tego rewelacyjny scenariusz, ponieważ moja mama wysłała nam dość sporą paczkę ze słodyczami z Polski na święta wielkanocne. Także posadzę za chwilę dziewczęta i będą smakować i wydawać swoje opinie na temat właśnie naszych polskich słodyczy. Mamy do przetestowania całą paczkę Prince Polo, mamy trufle, mamy michałki, mamy mieszankę krakowską, mamy również ptasie mleczko i mamy sztandarowe polskie krówki. Także dziewczyny już się cieszą, będą zaraz jadły. Także enjoy the sweets from Poland. Łapka w górę dla dzieciaków z Krety i miłego oglądania. Cześć! My name is Nancy. My name is Sophie. My name is Maria. My name is Alexander. My name is Christina. My name is Ellie. And today they will try the Polish sweets. Dziewczynki po polsku znają tylko kilka podstawowych zwrotów, dlatego porozumiewamy się po angielsku, ale myślę, że wszystkie ochy i achy nad polskimi słodyczami zrozumiecie. Dziewczynki na początku były trochę speszone, ale cukier szybko rozwiązał sprawę. Na pierwszy ogień poszły klasyczne toruńskie pierniczki w czekoladzie. Na Krecie można je dostać tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia i tylko w Lidlu, ale nie są tu popularne, więc dla dziewczyn totalna nowość. Something like something similar, yes, like cake with chocolate, but it's actually gingerbread with chocolate. Stwierdziły, że im smakują, ale jakiegoś mega optymizmu nie było. Zapytane, czy wiedzą, co to, odpowiedziały, że ciasto w czekoladzie. Słowo piernik jest dla nich obce, ale nieważne, co to. Ważne, że buzia jest zapchana czekoladą, więc żuły, nie pluły. Piernik zawsze na propsie. Wyciągnęłam ciężkie działa. Klasyczne, waniliowe, wedlowskie ptasie mleczko. Po buziach wnioskuję, że wypada dobrze. Dziewczynki nigdy przedtem nie jadły ptasiego mleczka. Like it? Yes. Yeah, it's my favorite sweet from Poland. Zaczynam się obawiać, że nie zjedzą dziś obiadu. I'm afraid you will not eat lunch at home after. Przywaliłam miską obfitości niczym puszką Pandory. Mieszanka krakowska, michałki i trufle. Pozwoliłam im zjeść ile chcą. Pełne garści, pełne buzie. Kolorowe papierki zadziałały jak błyskotki na sroki. Very good. Yes. I like this one. Which one you have? I don't see. With the peanuts. Okay. It's, in Greek, the name of this chocolate will be Michalis. It's a boy name. Irini z automatu stwierdziła, że najlepszy jest Michałek. W Grecji byłby dostojnym Michalisem, tak jak na przykład na imię ma tata Nancy. Maria, which one do you have? Good. Good one. Strawberry. Mm. Orange. Who cares? Who cares? Polski Królewicz, Prince Polo. Klasyk. Jak widać, bardzo im smakował. You like it? Yes. Then I think I have to take you all to Poland, so you will enjoy it more. Thank you.
Przyszedł czas na mordoklejkę, sztandarową krówkę. Uprzedziłam dziewczynki, że skleja zęby. Their name is krówka, which means ajelada. Tak, ajelada to po grecku krowa. Też możecie nauczyć się czegoś nowego. Szczękościsk następuje wolno, ale walczą dzielnie. Żują i mówią jednocześnie. You can speak now, or it's gluing your mouth. Okay. So, which one of all of the sweets is your favorite? Zapytane, które ze słodyczy jest ich ulubionym, odpowiedziały, że Michalis. Michałek wygrał. Duma i utwierdzenie w przekonaniu, że orzeszki ziemne są uzależniające. Michalis. Yes. Okay. Yes. Michalis won this competition. Połowa dziewczynek powróciła do toruńskich pierników, połowa nie chciała kolejnej porcji. Wszystkim testerkom test polskich słodyczy bardzo się podobał. Dziękuję za obejrzenie odcinka i łapki w górę właśnie dla nich.